Angielski to nie tylko skomplikowane czasy i wymyślne zasady gramatyczne, ale też podstawy podstaw, które wydaje ci się, że znasz. Ale czy aby na pewno, jeżeli dziś uda mi się Ciebie zaskoczyć choćby z jedną rzeczą, z tymi podstawami, to. Stawiasz mi wirtualną kawę w takiej postaci, ok? Natomiast jeżeli jesteś osobą totalnie początkującą, która zaczyna angielski, to to jest must have. Po prostu musisz to obejrzeć. Jeżeli powtarzasz angielski, czy jesteś wiecznym studentem, to to jest także materiał dla ciebie. Wyślij go koniecznie wszystkim tym, którzy myślą, że już nigdy nie nauczą się angielskiego. Być może ten twój narzekający kuzyn w końcu weźmie się za robotę. Twoja mama czy babcia, które myślą, że... Panie, ja tu już nie mam głowy do tego angielskiego, zmienią zdanie na jego temat. To co, lecimy z podstawami. Słuchaj, wypisałem tutaj prawdopodobnie najpopularniejsze czasowniki, których używamy na co dzień, ale w języku angielskim w takiej najprostszej formie. Konkretnie w present simple, w odniesieniu do pierwszej osoby, czyli do mnie, że ja coś robię. I to jest tak ogólnie, tak? Ja coś robię. Na razie nie wchodzimy w to zbyt głęboko, ale w tym materiale chciałbym nie tylko opowiedzieć Ci jakąś ciekawostkę o każdym z tych słów, o każdym z tych czasowników, ale też podkreślić wymowę, bo wymowa może być tu istotna. Nie chodzi o akcent, tylko o wymowę. I za chwilę wyjaśnię Ci, o co z tą wymową dokładnie chodzi. Robię ten materiał, ponieważ kiedyś dodałem takie zestawienie i prosiliście właśnie o wymowę. Przykłady, żeby coś więcej na temat tych podstaw powiedzieć, dlatego jestem tutaj cały, prawie cały na biało. Zacznijmy od pierwszego, czyli I have. Spróbuj to powtórzyć, I have. Możesz oczywiście powiedzieć płasko I have, I have, tylko staraj się, żeby ten ostatni dźwięk był właśnie bardziej wy, a nie f. I have. Nawet jeżeli powiesz I have, to w warto podkreślić. No i tutaj jeszcze taka ciekawostka. Najczęściej jeżeli mówisz, że coś masz posiadać, niektórzy nauczyciele mogą się o to czepiać, że powinno się powiedzieć I have got. I've got. Mówiąc szybko, I've got, I've got. Widzisz, to jest taki skrót, I've got. I tutaj, co możesz mieć? No to wolną rzecz. I've got a dog. Możesz sobie poćwiczyć. I've got a car. Mam samochód, ja to mówię szybko, ale ty spróbuj swoim tempem. I've got a car. Jeżeli jesteś na tym etapie, że zastanawiasz się, po co to A, przed każdym rzeczownikiem spokojnie do tego z czasem dojdziesz. Dojdziemy, być może z moją pomocą. Kolejny bardzo podstawowy czasownik, czyli am, a tak naprawdę to jest jego już odmieniona forma od słowa być, to be. To be, być, ale ja jestem, jestem, zobacz, u nas też to działa, tak? Być, ale jestem. To w angielskim jest to be, be, być, ale am. Ja jestem, ale chyba najczęściej usłyszysz to w formie I'm. I'm. No i tu możesz powiedzieć o sobie dowolne rzeczy: I'm a doctor, I'm a student, I'm a student, ale możesz też dokładnie podkreślić: I am a student, I am a teacher. Proste, banalne, zachęcam cię do tego, powtarzaj razem ze mną, możesz zatrzymywać ten materiał i powtarzać sobie. To jest świetna lekcja, zaufaj mi, że to ci wejdzie w głowę. Kolejny czasownik, czyli do, no właśnie, to jest robić i to jest tak przetłumaczone jako I do, czyli robię, ale to tak nie do końca wszystko robię, ponieważ jest też taki czasownik jak make, robić, tak, takie make i to do, od make. One się różnią, one dość mocno się różnią. Make, skojarz sobie, że to jest coś najczęściej tak wytwarzać, tak? Wytwarzać. A do, po prostu robić, być w stanie robienia. Make, najczęściej coś wytwarzać, wytworzyć. A do, po prostu być w tym stanie robienia. Ale nawet na początku, jeżeli coś pomieszasz i powiesz tak... Chcesz powiedzieć, robię kanapkę i powiesz, I do a sandwich, to każdy to zrozumie. To będzie brzmieć dziwacznie, tak jakbyśmy powiedzieli, wytwarzam śniadanie, ale Twój rozmówca to zrozumie. I na początku to jest dla nas najistotniejsze. Robiłem różnicę między do and make. Jeżeli wpiszesz sobie make, do, and to znajdziesz dokładnie takie samo proste wytłumaczenie. Kolejny czasownik to go, czyli iść, ale czy na pewno jest to przetłumaczone jako iść? No nie, moi drodzy, no nie, nie, nie. To jest przemieszczać się. Pamiętaj, że go w angielskim to jest przemieszczać się. Tak sobie to skojarz. Oczywiście, w większości sytuacji tłumaczymy to jako iść. I go to school every day. Czyli ja idę, ja chodzę do szkoły codziennie. Ale chcąc powiedzieć, pojadę do mojej babci, bo na przykład jadę pociągiem, to też powiem, I will go. Można oczywiście dodać, I will go to my grandma by train. Czyli tak jakby by przy pomocy pociągu. Ale nie zagłębiamy się w to, nawet jeżeli byśmy na początku powiedzieli, łopatologicznie. I will go to my grandma with train, in train, on train. To co? Każdy to zrozumie, a z czasem będziesz mówić coraz bardziej poprawnie. Teraz chodzi nam o zabawę przekazania informacji. Kolejny czasownik, czy Nile? I z tym pamiętam, że były problemy. Tak nie tylko u mnie na początku, tak sięgam pamięcią, ale osoby początkujące widząc to kny, tak są to wypowiadać. Nie wiem, czy ktoś mówi, I know, chyba nikt by tak nie powiedział. A nawet, jeżeli by tak ktoś powiedział, to spokojnie właśnie jestem od tego, żeby poprawić, bo to jest k nieme. W angielskim czasem tak jest, że są takie różne literki w niektórych wyrazach, które właśnie są nieme, niewymawiane. I to mówimy jako I know. Dokładnie tak samo jak słowo no po angielsku. To no brzmi identycznie jak no. I to I know tłumaczone jest często jako znać, ale to także jest wiedzieć, tak? To także jest coś wiedzieć. Na przykład I know you. Znam Cię, ale takie dłuższe zdanie I know how to cook. To wtedy będzie jako ja wiem, jak gotować. I know how to cook. I know how to drive a car. Wiem, jak prowadzić samochód. I know. I don't know you. Nie znam Cię. Kolejny czasownik to see, czyli widzieć, i to wymawiamy w taki sposób. I see brzmi dokładnie tak samo jak może, chociaż może jest inaczej pisane. I see the sea. Byśmy powiedzieli, widzę, może. Chociaż jeszcze to I see, takie zdanie, zapamiętaj sobie, tak takie krótkie zdanie. I see, to jest takie po angielsku, rozumiem. Jak to, że widzę, rozumiem? Tak, to jest takie potoczne powiedzenie, a rozumiem. Ktoś ci coś tłumaczy, opowiada, że na przykład nie mógł przyjść, bo był zajęty, to wtedy możesz powiedzieć. I see, OK. Tak i see, rozumiem. Takie nasze... no, widzę, widzę, okej. Okay. But I see you, I see you. I can see you. I see in the picture. Tak na obrazku widzę coś. Następny czasownik to dawać. I tutaj ważne pytanie, jak to wymawiasz, tak? Jak wy wymawiasz ten czasownik? To słowo. Wiele osób powie give, tak give nie ma w tym nic złego. Każdy to zrozumie. Jakbym mógł dać Ci jakąś taką lekką podpowiedź, to spróbuj to i. W tym angielskim wyrazie mówić bardziej jako i. I wtedy będzie brzmieć super naturalnie, give. To jest bardziej give. I will give you. Niektórzy bardziej to zwiększą, ale to nie jest takie typowe give, I will give you. No, it's more like give. I will give you something. Dam ci coś. Give me. Like give me that, please. Daj mi to, tak? Podobnie będzie też z tym wyrazem, za chwilę do niego dojdziemy, ale najpierw jeszcze mamy to. I want. I zobacz! Tutaj mamy A, wyraźne A, a mówimy jako want. To jest takie płaskie want. I want. I want this. Tak, chcę to coś. I don't want this. Nie chcę tego. A podkreślam to, że to jest płaskie, ponieważ w angielskim mamy też taki twór, jak takie, na pierwszy rzut oka, want, co jest skrótem od will not, że czegoś się nie zrobi, do czasu future simple, do przyszłości. I to też, spotkasz to bardzo często, brzmi, no właśnie, niepodobnie, bo to jest won't, a to jest want. Won't, want. Jeżeli teraz nie słyszysz różnicy, to spokojnie, z czasem to usłyszysz i będziesz też widzieć różnicę w konstrukcji zdania. This is want, I want, this is won't. I won't do this, nie zrobię tego. I want to do this. Chcę to zrobić. Następnie mamy take, który jest tłumaczony jako brać. Tak, take, na przykład mogą powiedzieć I take, ja, ja coś tam biorę. Na przykład I take a pill once a day, czyli raz dziennie biorę jakąś pigułkę. Mogę też powiedzieć w trybie rozkazującym take this, weź to, take this. Ale to take też lubi się w takich zdaniach, że ktoś coś bierze na przykład na poważnie. Tak? So don't take this. Too seriously. Seriously, czyli tak poważnie. Nie bierz tego zbyt poważnie. Don't take it too seriously. Albo don't take me wrong, czyli nie bierz mnie źle, czyli nie zrozum mnie źle. Wiesz trochę tak działa jak u nas podobnie. Nie bierz tego do siebie. Don't take this too personally. Czyli nie bierz tego zbyt personalnie. Kolejny czasownik to jeść, tak, czyli I eat, ja jem. I zobacz, tutaj mamy wyraźne takie i. I eat. I eat meat every day. Czyli ja jem mięso codziennie. To znaczy, to tylko przykład zdania. Nie jestem aż tak zamożny. I zobacz, tutaj trzeba to i podkreślić, a tutaj w takim słowie. It, it, czyli to, mówimy bardziej i. So it, eat, it, eat. Taka różnica. Jeżeli w zdaniu kiedykolwiek to pomylisz, to. Prawdopodobnie nic się nie stanie, ponieważ Twój rozmówca i tak to zrozumie. No to po co się tego uczyć w ogóle? No żeby mieć świadomość, że takie różnice istnieją, a z czasem, a faktycznie, no Darek o tym wspominał. Hmm? No i miesiąc po miesiącu, rok po roku będziesz sobie to poprawiać i utrwalać te dobre nawyki. Więc zobacz, ile tu możemy fajnych kombinacji porobić. Take it, take it, bierz to. Eat it, eat it, it. jedz to, eat it, tak to mniej więcej zabrzmi. Eat it, eat it, it. jedz to. To coś. No i na samym końcu mamy takie słowo, które może być i czasownikiem, ale też rzeczownikiem, jako napój, tak? To może być napój. niech się to nie zwiedzie, że to coś złego. To jest zwykły napój, woda, sok, to jak najbardziej jest też to słowo. Za chwilę Ci powiem o jego wymowie. Natomiast jeżeli Ci się teraz podobało, to umowa, tak, mamy umowę. Pamiętaj o pozostawieniu tego. Jeżeli Ci się bardzo podobało, tak myślisz sobie, Darek. Ratujesz mój angielski. To koniecznie zrób coś z tym materiałem. Wyślij go swoim znajomym. Opowiedz o nim światu, bo wierzę, że z takimi podstawami można później łatwiej budować angielski, ok? Dzięki za twoje wsparcie. No i to ostatnie słowo to jest drink. I znowu zobacz tu mamy i drink. To nie jest drink, jak tak powiesz rzeczywiście, to co się stanie? Nic, zupełnie? Nie, nic się zupełnie nie stanie. I drink, tak to powiemy, czyli ja piję. I drink water albo water bo to też wymowa może być albo taka, albo taka, amerykańska, brytyjska, australijska, najczęściej usłyszysz mniej więcej takie formy. So I drink. Ale drink to także jest właśnie napój. Taki, może to być ogólny napój. So drinks to są po prostu napoje. I drink. Only water. Uff, to tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Było mi niezmiernie miło Ci o tym wszystkim opowiedzieć. Cześć!